Czy myśleliście kiedyś o tym, aby rzucić wszystko i pojechać gdzieś w góry, nad morze? Jedziecie tam pierwszy raz, nie znacie drogi, musicie skorzystać z jakiejś nawigacji. Oczywiście macie w telefonie wbudowane już gotowe nawigacje Google Maps. Przecież w dzisiejszej dobie nielimitowanego internetu każdy może sobie włączyć dane pakietowe i używać Google Maps. Ale czy to wystarczy? Otóż nie, bo jest coś znacznie lepszego. Jest to najlepszy polski program Automapa. Dużo, dużo lepszy od map Google. Dlaczego, ja to zaraz wszystko wyjaśnię. Ale pokrótce mogę powiedzieć, że ja już o tej aplikacji wspominałem, tylko że to w innym odcinku było. Gdzie mówiłem ogólnie o nawigacjach, ale dzisiaj skupimy tylko i wyłącznie na tej nawigacji. Co w niej jest takiego fajnego? Przede wszystkim to. Nie jeździsz często. Możesz jej nie używać, nie przepłacać dużo. Przyjdzie ci gdzieś jechać, na przykład na tydzień. Kupisz sobie za 8 zł, bo tyle kosztuje mapa Polski, mapa Europy, czyli jest 11 zł. Kupujesz sobie mapkę i jedziesz. Pokazuje również numery domów, to czego brakuje właśnie w Google Maps. Ma nieograniczoną ilość punktów pośrednich, czyli tak zwanych punktów VIA, to później wszystko pokażę. Przyjemne kolory, przyjemny interfejs oraz przyjemny głos prowadzący sam Krzysztof Hołowczyc. Czy te argumenty wam nie wystarczą? Ja przedstawię wam jeszcze więcej. Przede wszystkim niezawodność. Na przykład nie musimy na bieżąco korzystać z internetu. Chociażby właśnie dla mapy. Jeżeli chcemy mieć na bieżąco informacje o ruchu, no to oczywiście musimy włączyć dane pakietowe, ale co to jest przy dzisiejszych możliwościach technologicznych? Mapa pobiera się na urządzenie, na kartę pamięci albo pamięć wewnętrzną. Podczas pobierania możemy sobie wybrać dowolną opcję. Jeżeli jeździmy często i nie chce nam się tej licencji non-stop przedłużać, to możemy wybrać opcję, przynajmniej tak jest dla klientów Plusa, tak jak ja, że można wybrać sobie abonamentowe. I w Plusie taka właśnie opcja jest. A teraz przejdźmy już do wyjaśniania, o co chodzi. A więc mamy już tutaj nasz pulpit, mamy ikonę automapy, uruchommy sobie. Pokazuje nam się ekran startowy, Automapa 1812, wersja. Witam w systemie nawigacyjnym Automapa. Ze mną na pewno dojdzie się do celu. Krzysztof Hołowczyc. No i oczywiście w bardzo przemiły sposób wita nas Krzysiu. I pokazuje nam się mapa, która standardowo można sobie obracać, przybliżać, oddalać. Oczywiście teraz jest w porach nocnych, ale to zaraz możemy zmienić. O, proszę bardzo, teraz jest w kolorach jasnych i również bardzo czytelnie, przejrzyście się prezentuje. Teraz zmienimy sobie tu na kolory nocne, tak jak było wcześniej. Tak wygląda Polska na tej mapie nocą. I bardzo, tak jak mówię, przyjazny interfejs, a powiedzmy sobie, no na przykładzie Dębicy. Jeżeli sobie przybliżymy, to mamy tutaj numery domów, pokazane są sygnalizacje świetlne. Na drogach głównych krajowych są nawet pokazane słupki wraz z kilometrażem. I tutaj, jeśli na przykład obrócimy sobie mapę, gdzie sobie pójdziemy, coś sobie tutaj poszukamy, no i potem chcemy wrócić. Nie wiemy, w którą stronę żeśmy się obrócili z tą mapą, no to klikamy ten tutaj kompas i mapa nam automatycznie wystawia się w kierunku północ-południe. Kolejny przycisk to jest do lokalizacji. Ja nie mam włączonej na bieżąco lokalizacji, więc nie zlokalizuję. I kolejna bardzo ciekawa rzecz to zgłaszanie kontroli policyjnych, inspekcji transportu drogowego, wypadków przy drodze, fotoradarów, patroli i zgłaszanie uwag dotyczące mapy, czyli na przykład błędna ulica, błędny adres, błędny numer domu. Bardzo mi się podoba w tej aplikacji to, że mamy bardzo duży zasób adresów. Nawet te adresy, które są na takich, można powiedzieć, zadupiach, to jednak są, a Google to nie dość, że jakieś tam adresy ma, to pokazuje błędne. Przykład, jak żeśmy z Mniczkiem jechali, to był numer 23. Do? A pokazało nam... Dokąd jechaliśmy? Do wypizdoła naszego, to pokazało dwie ulice dalej, więc to po prostu wkurza i zmyla, naprawdę.
Przejdźmy sobie teraz tutaj do tego dolnego paska. Na tym dolnym pasku zaczniemy sobie oczywiście od lupki. Możemy zwyczajnie sobie też wyszukiwać, jak na przykład dałem przykładem Siemetycza, ulica Andersa. Możemy pisać numer posesji lub skrzyżowanie. No i mamy tutaj te Siemiatycze, ta ulica Andersa i na przykład możemy wyszukiwać po numerze domu, po skrzyżowaniu, albo cała ulica Andersa. I tutaj mamy wszystkie numery, które są oczywiście wklepane do mapy. Mam nadzieję, że to są właśnie wszystkie. Ja nigdy w Siemiatyczach nie byłem. Ja nigdy w Siemiatyczach nie byłem, więc nie wiem, ale tutaj mamy tylko 9 numerów. Przejdźmy sobie do tyłu. Punkty POI, to co jest najlepsze w tych nawigacjach. Możemy kategorie, bankomaty, radary, stacje paliw i wszystkie, czyli można nam wyszukiwać wszelaką gastronomię, KFC, McDonald's, restauracje, no przeróżne rzeczy, instytucje, urzędy, kultura, rozrywka, motoryzacja, przemysł, transport publiczny, turystyka, zdrowie, urody, wszelkie szpitale, przychodnie. Kolejna rzecz to jest ta strzałka. Ta strzałka służy do... nie chcę zgłaszać żadnych patroli. Na przykład, jeśli mamy gdzieś wytyczoną trasę i znów chcemy sobie gdzieś przejść, na przykład, nie wiem, byliśmy w Dębicy, to gdzieś tam prowadzi nas i docieramy do Pilzna, nie? Tutaj, czy może sobie przybliżyć, chcemy zobaczyć, co jest w Pilznie, ale chcemy wrócić na tą trasę i już żeśmy gdzieś, kurde, zgubili i nie wiem, w którą stronę mamy tym palcem przejechać, żeby wrócić, żeby nas nakierowało na trasę, to używam wtedy tego przycisku. No teraz nie mam połączenia z GPS-em, to nie jest, ale zaraz wraca nas na trasę główną. Teraz wytyczymy sobie właśnie trasę przykładowo, mamy start, mamy cel i oczywiście punkt VIA, czyli punkt pośredni, których punktu pośredni można dodać nieograniczoną ilość. Na przykład, bardzo ciekawa opcja, jest opcją wysyłania SMS-a, na przykład do naszej bliskiej osoby, że jeśli się zbliżamy, automapa automatycznie wyśle tej osobie informację, że się zbliżamy. Na przykład 10 minut przed celem, ruszając od startu, czy gdy minie na przykład jakaś tam ustalona godzina, tutaj godzina 12. Typy trasy: szybka, optymalna, łatwa, bezpieczna, krótka, piesza, terenowa i przełajowa. Bardzo dużo zasób tras, czego w ogóle nie ma. Data wyjazdu. Możemy sobie ustalić datę, godzinę, kiedy chcemy jechać. I oczywiście akceptujemy, co akceptujemy. Czy drogi płatne, czy promy, czy autostrady. Ja na przykład mam tak, że drogi płatne, ok. Promy to aplikacja będzie pytać, czy prowadzić na prom. I autostrady jak najbardziej ok. Ameryki przez autostradę dosiadł, nie do Ameryki. I wytyczmy sobie teraz przykładową trasę. Powiedzmy z tych Siemiatycz, ulicy tej Andersa, powiedzmy 2. Dajmy sobie do Siemiatycza i Andersa 4. I mamy. Możemy zacząć nawigację od razu, albo możemy sobie pokazać trasę. My pokażemy trasę, albo zapisać punkty. O, akurat 200 metrów odcinek prosty. I właśnie, bardzo ciekawa rzecz. Kilometry na godzinę tutaj pokazuje, ile sekund zostało w tym przypadku. W tym przypadku 27. Na którą godzinę przyjedziemy i ile to jest kilometrów? No w tym przypadku 205 metrów. Daleko. I można sobie trasę zasymulować. Więc chodzimy tutaj. Tu. I dajemy sobie opcję demo. I nas teraz prowadzi. Przybliża się automatycznie, kiedy podjeżdżamy do celu. 50 metrów do celu. Zaraz usłyszycie, wytrwajcie do końca, zaraz usłyszycie, co będzie, jak dotrzemy do celu. Jesteś u celu. Prowadził cię Krzysztof Hołowczyc. Pozdrawiam. No i czy nieprzyjemnie się tego słucha? Święty Krzysztof doprowadził do domu. Krzysztof Boży. No i dotarliśmy do celu. Usuńmy sobie teraz tę trasę całkowicie. Tutaj też możemy wybrać sobie opcję, co chcemy, żeby nam pokazywało, jakie punkty
zainteresowań poli, żeby nas ostrzegało, czy pokazywało, tutaj ostrzega na przykład o niebezpiecznych miejscach, dostatek benzynowy, dostatek LPG i tak dalej. No i tutaj mamy ustawienia, wszelkie ustawienia, tutaj nie będę wchodził w zakładkę Kuba aktualizuj, bo tam jest mój numer licencji, no i żebyście mi nie podkradli, wiadomo. I możemy, mamy masę ustawień dotyczących dźwięku, tutaj mamy oczywiście Krzysztof Hołowczyc, dotyczące dźwięku, obrysów dróg, kolorów w dzień, w nocy, pasków systemowych, możemy przeczytywać tutaj też zewnętrzne mapy. Z tego co wiem, można było nawet pobierać własne dźwięki, czyli na przykład był Czesio, był Pijak, był Sołtys. Bardzo fajna jest ta opcja, a więc przejdźmy do podsumowania. A więc podsumujmy. Chyba już wystarczająco wam powiedziałem i was przekonałem do tego, aby zakupić taką automapę albo sobie na tydzień przetestować. A ceny zależą oczywiście od rodzaju mapy. Na samą Polskę, tak jak ja mam, jest znacznie taniej. Za tydzień mamy 8 zł, za 2 tygodnie mamy coś koło 11 zł. Za rok za Polskę mamy 150 zł. Za Polskę na 2 lata mamy coś koło 240 zł, z czego drugi rok jest taniej o 30-40%. Natomiast za Europę wiadomo, za tydzień zapłacimy coś koło 11 zł, a za 2 tygodnie, czy tam za rok, czy za 2 lata to nie sprawdzałem, no bo mi wystarczy tylko Polska, no ja mało jeżdżę. Także nawet jeśli się ta licencja skończy, to nie ona się skończy. Będę potrzebował, to ją przedłużę. Czyli wykupię dodatkową na przykład na ten tydzień za te 8 zł. Chyba, że się ceny jakoś w późniejszym czasie zmienią. No ale jeśli chodzi o aktualizację map, no to są aktualizowane mapy 3 razy do roku i wszystko jest na bieżąco uaktualniane. Także w tym odcinku to będzie wszystko. Trzymajcie się i cześć.